Zadanie 23. Punkty A, B, C są wierzchołkami równoległoboku ABCD. Długość przekątnej BD tego równoległoboku jest równa. Dobra, znowu sobie szkicujemy. O, jak krzywo. Sekundka. Jeszcze raz. Tutaj mamy. Zwróć uwagę, że tutaj są liczby duże, bo jest na przykład 10, więc możesz sobie tą podziałkę co 2 przyjąć, albo jeśli nie, no to narysować dużą oś, tak? Jakiś duży rysunek. Dobra, czyli tak 2, 4, 6, 8, 10. Tu będzie 10, to mi będzie potrzebne. Ja sobie dużą oś po prostu narysowałam. Długą oś. Zaznaczam punkty A, B, C. A, minus 6, 2, 4, minus 6 i 5 w górę, 2, 4, tu jest piątka, więc tutaj mamy punkt A. Minus 6, 5, punkt B, 5, 2, 4, 5 i 7, 2, 4, 6, 7, tutaj jest punkt B, 5, 7 współrzędne oraz C, 10, minus 3, tutaj mamy C. 10 minus 3. Ok. Są wierzchołkami równoległoboku, czyli ja te punkty już w zasadzie mogę połączyć, bo to są na pewno wierzchołki będące obok siebie. Nie mam wierzchołka D. Długość przekątnej BD. Czyli muszę tą przekątną znaleźć. Muszę ten punkt D znaleźć. Tego równoległoboku jest równa. Muszę znaleźć, no bo muszę wiedzieć, odkąd liczę tą przekątną, tak? Wiem, że to jest równoległobok, więc wiem, że boki, pary boków są równoległe. Że ta prosta, która jest tu, ten bok AB, jest równoległy do prostej DC również, tak? Tu. No i dzięki temu, że to zadanie było zamknięte, można było to sobie po prostu gdzieś tam no, na rysunku zrobić, tak? Porządnie ten rysunek wykonać i się poprzesuwać, no nie wiem, wziąć linijkę, narysować prostą równoległą, tutaj też i sobie ten wierzchołek D znaleźć. Jeśli byłoby to zadanie otwarte, no to trzeba by to było robić ze wzoru, tak? Tej funkcji wyznaczyć sobie i w ogóle, i w ogóle. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ja bym zrobiła to w ten sposób. Żeby się przesunąć z punktu A do punktu B, to na x-ach przesuwamy się o ile? No zobaczcie, aż tu, czyli od minus 6 do 5, czyli to jest przesunięcie o 11, tak? Delta x to jest 11, no bo skąd ja to wzięłam? Przesunięcie, czyli od minus 6, minus 5, tak, to jest odległość. Jedno odległe od drugiego, czyli wychodzi mi minus 11 w wartości bezwzględnej, czyli bez wartości bezwzględnej to jest 11. A przesunięcie na y-kach to jest po prostu 2, już widać z rysunku, no ale tak jak niektórzy mówią, nie można z rysunku odczytywać, no bo co jak się popełni błąd? No to robimy delta y. Od 5 odejmujemy 7 wartości bezwzględnej, czyli to jest minus 2, więc to jest 2, tak, w górę. Ok, czyli na x-ach przesuwamy się o 11 w prawo i na y-ach do góry o 2. I skoro tak, to przesunięcie między D a C powinno być takie samo. Tylko że my pójdziemy tutaj w drugą stronę, więc musimy pójść o 11 w lewo i o 2 w dół, tak? Jakby odwrotnie. No dobra, w takim razie 11 w lewo od dziesiątki, no bo tutaj mamy x-a, no to będzie 10 minus 11, czyli minus 1. Tak? Będziemy w minus jedynce. Możesz to sobie inaczej zapisać, na przykład z tej wartości bezwzględnej, tak? Że x, współrzędna x punktu D, odjąć współrzędna x punktu C, powinna dawać 11. No i sobie to rozwiązać, czyli dx minus 10 to musi dawać 11, no to tutaj dx może być albo minus 1,
albo czym? Żeby wyszło 11, 21, tak? 21, no ale to zupełnie odpada. No. To jest zadanie zamknięte, więc możesz sobie to ominąć, po prostu na logikę patrzeć, na swój rysunek, tak? Przesuwamy się o te 11 w lewo, no to od dziesiątki o 11 w lewo to jest minus 1, czyli w minus 1, gdzieś tutaj w minus 1, będzie ten punkt D. No nie mamy jeszcze współrzędnej y-owej. No tutaj zaznaczę, że to jest tam delta x, tak? Czyli 11 w lewo poszło nam. Wektorowo, tak? Możemy się przesuwać. To zmarzę, no bo to nie jest takie konieczne. To jakby ktoś się uparł i chciał liczyć, jak wiecie, na porządnie, nie? Z tymi przesunięciami. Dobra, i jeszcze na y-kach 2 w dół. No to 2 w dół od minus 3, minus 3, minus 2, czyli minus 5. O 2 w dół, delta y, tutaj jest 2, minus 2, tak musimy pójść w dół. W takim razie jesteśmy na y-kach tutaj o w minus 5, 2, 4, 5, to jest minus 5. W takim razie współrzędna punktu D to jest minus 1, minus 5. Uff, mamy to. Dobra, możemy w takim razie dorysować ten równoległobok. O, pozostałe boki. A mamy policzyć długość, tak? Czyli tutaj zaznaczę ją na rysunku. Długość BD. Długość BD. No dobra, czyli co? Pitagoras zwykły, tak? No bo tutaj będzie znowu na x-ach przesunięcie i na y-ach przesunięcie z Pitagorasa. Tutaj się taki trójkąt tworzy, tak? No i co? Przesuwamy na x-ach od minus 5 do 5, czyli to jest 10. Każdy może sobie włączyć pauzę i przeliczyć, czy tam jest 10, tak? Jakby ktoś się uparł znowu, żeby to tak ładnie pisać matematycznie, no to minus 5, minus 5, odległość od minus 5 do 5 jest równa 10, no bo wartość bezwzględnej, tak? No i na y-kach jeszcze, to były x, na y-kach jeszcze od, czekajcie, bo głupoty zrobiłam, tutaj nie jest minus 5, tylko od minus 1. Widzicie, wzięłam y, a powinnam wziąć x. Czyli mamy 6, tak? Od minus 1 do 5 mamy 6. O, spojrzałam na y przypadkiem, przepraszam. Dobra, no i na y od minus 5 do 7. Czyli to jest minus 12, więc mamy 12. Mhm. Dobra. W takim razie Pitagoras jak będzie wyglądał? Przy prostokątne trzeba wziąć 6 do kwadratu plus 12 do kwadratu. To jest właśnie ta długość BD wzięta do kwadratu. 36 plus 144 to jest BD do kwadratu. Jak dodamy, to mamy 180. To jest BD do kwadratu. Trzeba zrobić pierwiastek ze 180, czyli tak, BD. No i znowu to jest długość, tak? BD, więc to musi być dodatnie, więc nie uwzględniam tutaj ujemnych żadnych rozwiązań. Pierwiastek ze 180. O, mogę to sobie rozbić na, no na przykład co? 9 razy 2 to jest 18 i razy 10, na przykład w ten sposób. Możesz jakiś inny, może być w taki, czyli z dziewiątki od razu trójkę wyciągam, bo 9 to jest 3 razy 3, więc trójkę wyciągam, a tutaj jeszcze rozbijam. Dziesiątka to jest 2 razy 5, o, czyli zobacz, będzie można też tą dwójkę wyjąć. 3 razy 2 i pierwiastek z 5 zostaje. Bo prawie weszłam na kamerkę, ale jeszcze się zmieściłam. Tak, jak wyjmujesz, pamiętaj, i jakaś liczba była jeszcze wcześniej, to jest mnożenie. 3 razy dwójka wyjmuję, więc 3 razy 2,
No to mamy 6 pierwiastków z 5. Zadanie dokończone. Jest to odpowiedź C.